będzie rzecz o tramwaju na Okęcie oraz o linii EKD prowadzącej do Włoch. Tą pierwszą część zaczynamy kręcić w przepięknej izbie tradycji tramwajów warszawskich przy zajezdni na ulicy Woronicza. Tutaj jest sporo artefaktów dotyczących właśnie tej okeńskiej linii prowadzącej mniej więcej 300 metrów aż za forty Okęcie. Wszystko zaczęło się 26 sierpnia 1923 roku, kiedy jeszcze do słabo uprzemysłowionego Okęcia postanowiono wybudować linię tramwajową i właśnie tegoż dnia uroczyście ją otwarto. Linia tramwajowa tak naprawdę to był pojedynczy tor prowadzący od ulicy Opaczewskiej aż właśnie przez zakłady okęckie. Ten ostatni przystanek na Okęciu w 1928 roku otrzymał nazwę Okęcie / Fabryka Skody i był oznaczony takim właśnie oznakowaniem. Początkowo taki bilet tramwajowy kosztował 3,5 tysiąca marek, ale już wkrótce po reformie walutowej zaledwie 20 groszy. Skąd taka potrzeba posiadania linii tramwajowej aż na Okęcie? A wynikało to z tego, że Okęcie było słabo zaludnione. Na początku lat 30. na Okęciu, na Rakowie, Zbarżu czy na Paluchu mieszkało raptem około 3 tysięcy ludzi, a tutejszy przemysł wchłaniał około 8 tysięcy ludzi. W związku z tym poranne tramwaje jadące na Okęcie były zapewne zapełnione. Informacje prasowe mówią o tym, że 10% pracowników na Okęciu to byli mieszkańcy Pragi, 40% mieszkańcy lewobrzeżnej części Warszawy. I to oni właśnie zapełniali te poranne tramwaje idące najpierw z ulicy Opaczewskiej, a już wkrótce z placu Narodowicza tramwaje. Tramwaj ten nosił numer A w odróżnieniu od A Ekstra. To jest taki specjalny nocny tramwaj, bowiem w ciągu godziny dnia i tramwaje na Okęcie jeździły raz na pół godziny, nocą zaś raz na godzinę. I ten sposób obsługiwania Okęcia tramwajami dotrwał aż do 1961 roku. Oczywiście zmieniono numer tramwaju, bodajże numer 7, odchodzący już nie z placu Narutowicza, tylko placu Starynkiewicza. Ale najważniejsze było to, że w 1961 roku wybudowano drugą nitkę prowadzącą na Okęcie. A jak było z kolejką EKD? A zobaczymy w Grodzisku Mazowieckim. Znajdujemy się w Muzeum Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim. No bo gdzież jest lepsze miejsce, które ma opowiadać o włochowskim tramwaju, czyli tramwaju, kolejce, która doprowadzała mieszkańców Warszawy lub pracujących w Warszawie aż do centralnego miejsca Włoch. Tu rodzi się pytanie, czy to był tramwaj, czy to już był pociąg. Mnie najlepiej pasuje definicja szkolna, że pociąg to jest taki długi i ciężki, tramwaj lekki i krótki. Pociągiem jedziemy z miasta na wieś, tramwajem jeździmy głównie po mieście. I niech tak zostanie. W 1927 roku uruchomiono w grudniu staraniem przedsiębiorstwa Siła i Światło pierwsze wagoniki jadące aż do Grodziska Mazowieckiego. To było wielkie święto. Ta kolejka nazywała się wówczas Elektryczna Kolej Dojazdowa. A jednym z przedsiębiorców był Stanisław Lilpup. Nic dziwnego, zamieszkiwał przecież w Podkowie Leśnej, a trasa ówczesnej Ekatki prowadziła tuż obok jego włości. Znajdujemy się w oryginalnym wagonie kolejki EKD, która w 1927 roku w grudniu wyruszyła w swoją podróż do Grodziska Mazowieckiego. Mówiłem już, że jeszcze nie było odnogi prowadzącej do Włoch, ale mieszkańcy naszej dzisiejszej dzielnicy mogli korzystać z tych dobrodziejstw EKD. Przede wszystkim dlatego, że pojawiły się stacje dziś nazywane Raków i Warszawa Salomea. Wtedy w 1927 roku stacja Raków nazywała się Włochy, a kilkanaście miesięcy później Włochy EKD.
I ci mieszkańcy Włoch, którzy chcieli iść do centrum naszej dzielnicy, wówczas musieli wysiadać i przez mniej więcej 2 kilometry, co nie było łatwe zimową porą, iść w kierunku ulicy Popularnej aż do stacji PKP. W 1932 roku, w lipcu, staraniem Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości i przewodniczącego Włodzimierza Wisenberga otwarto wreszcie tą odnogę do Włoch prowadzącą. W ten sposób można było z ulicy Nowogrodzkiej, gdzie była pierwsza stacja, jechać kolejką EKD przez Ochotę, przez Szczęśliwice i aż do tej odnogi skręcać w dzisiejszą ulicę Popularną i do samego centrum włochowskiego się dostać. Ta odnoga prowadząca do Włoch liczyła sobie aż 4 stacje. Dopiero po kilku latach okazały się te nie wszystkie stacje rentowne, dlatego jedną ze stacji zlikwidowano, a po jakimś czasie także i drugą. Stacja pierwsza była mniej więcej na wysokości dzisiejszej ulicy Kleszczowej, Czereśniowej, a ta ostatnia tuż przy stacji kolejowej PKP. W ten oto sposób można było w 20 minut dojechać z Włoch aż do centrum Warszawy. Bilety na kolejkę EKD kosztowały około 40 groszy. To było dosyć drogo i nawet wywołało pewien bunt wśród Włochowian, że to jest drożej niż zwyczajny bilet tramwajowy. No, ale były przecież zniżki. Uczniowie płacili połowę tyle, a członkowie Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości także mieli pewne zniżki. Warto dodać, że w godzinach szczytu były 3 kursy w ciągu godziny. W ciągu doby około 50 kursów łącznie. Do Warszawy przy ulicy Nowogrodzkiej to około 20 minut jazdy. Kolory tejże kolejki, w której teraz nagrywamy program, troszeczkę się zmieniły w czasach przedwojennych. Były to kolor kremowy oraz czerwień, należna do barw Warszawy. W 1951 roku nastąpiła jeszcze jedna zmiana w historii elektrycznych kolei dojazdowych. A mianowicie, mniej więcej wtedy, kiedy Włochy i Okęcie wciągano w obszar Warszawy, wtedy zmieniono nazwę na Warszawska Kolej Dojazdowa. No, ale to już jest inna historia. Ja symbolicznie kończę ten program. Dziękuję.